gospodyni! Szesnasta już wybiła, więc zacznijmy, moja miła. Wszyscy na to już czekają, aż nogami przebierają. O tak? Kupcy zewsząd się zjechali, kramy swe porozstawiali i na święta już różności przygotowali. Wszelkiego dobra dostatek, kolorowe świąteczne strojki, pachnące korzeniami, pierniki, grzane wino z goździkami, mięsiwa, połcie słoninki, bochny świeżego chleba, wszystkiego pod dostatkiem, jak trzeba. Rarytasy, delicje, pyszności dla gdańszczan i ze świata gości. Och, spójrz! Tak. Ten świąteczny klimat to frajda nie tylko dla dzieci. Kolorowe lampki, gwiazdki. Spójrz, bajkowa gdańska karusela. A tam, och, ledwo widzę, ale jaki piękny młyn, a nie... O skrzynce Katarzynce. Do tej skrzynki wrzucasz list do Mikołaja, a skrzynka Katarzynka pięknie ci dziękuję, no i w ogóle zagaduje. Pyta o to, jakie są twoje świąteczne marzenia i czy do bliskich wysłałaś już świąteczne życzenia? Życzeń jeszcze nie wysłałam, ale na święta zakupy to już zrobić bym chciała. To dobrze. Bo żeby udały się świąteczne pierniki, to dużo wcześniej trzeba na ciasto połączyć składniki. I poleżeć ciasto musi tak ze cztery niedziele. Cztery niedziele? Przed nami jeszcze w dzień świętego Andrzeja wielkie wróżenie. A na świętego Andrzeja? Prawda to, na świętego Andrzeja panną z wróżby nadzieja. A wróżby często dają znać, co się w życiu może dziać. Tak? O tak. No dobra, ale dość już tego gadania. Rozpocząć jarmark trzeba. O, trzeba? Tak. Tak. Trzeba. Proszę państwa, trzeba? Niech zatem go otworzy gospodarz miasta Gdańska. Pan Piotr Grzelak. Panie prezydencie, prosimy. Widzę, że pan nie sam. Chyba nie jestem sam, bo tutaj za mną jakieś śnieżynki, Mikołaje idą. Jakie piękne! I też przyszli ze mną rajcy miejscy. Jeszcze rajcy miejscy. Ależ tu cię zrobiło na scenie gwarno. Staniesz koło mnie?
Kochani, poczekajmy, może jeszcze wejdą wszyscy na scenę, bo to musi być bardzo uroczysty moment, bo rozpoczyna się najpiękniejszy czas w roku. Czas pięknych zapachów świątecznych. Czas wspaniałych potraw. Pięknych dekoracji i na choinkę, i do naszych domów. Rzemiosła, które możecie tutaj również na tym jarmarku zakupić. Ale przede wszystkim jest to czas spotkania z drugim człowiekiem. Jest to czas rozmowy, spojrzenia sobie w oczy, w którym możemy sobie również wybaczyć wszystkie nasze grzechy, które wzajemnie sobie uczyniliśmy. Wszystkim Państwu, żeby był to piękny czas przygotowań do świąt, bawmy się, radujmy i przede wszystkim myślmy o drugim człowieku. Niech rozpoczęcie jarmarku bożonarodzeniowego obwieści nam dźwięk dzwonka mikołajowego. Ten dzwonek zabrzmi jeszcze nie raz, kiedy na jarmark bożonarodzeniowy przybędzie święty Mikołaj. Mógł się dziać i atmosfera świąteczna mogła trwać. W tym roku jarmark bożonarodzeniowy współtworzą partnerzy wspierający: Miasto Gdańsk, Saur Neptun Gdańsk, Grupa Giepec, Lasy Państwowe, Wizyt Gdańsk. Niech zagrają święta! Zapraszamy do świętowania i prezentów kupowania!